Dzień dobry. Dzisiaj bardzo istotny dla mnie film. Film z przepisem na domowe ciasto drożdżowe. Ten film jest ważny dlatego, bo uwielbiam ciasto drożdżowe i dlatego, że uwielbiam też piec ciasto drożdżowe. W momencie, kiedy pieczemy ciasto drożdżowe, cały dom wypełnia cudowny aromat. Dzisiaj przygotujemy wspólnie takie wysokie, puszyste, cudowne ciasto drożdżowe, które tak naprawdę wychodzi zawsze. Trzeba tylko pamiętać o kilku rzeczach, ale o tym za chwilę. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem Przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Sekretem idealnego ciasta drożdżowego są dwa składniki. Pierwszym jest ciepło, a drugim jest odrobina cierpliwości. Pamiętajmy, wszystkie składniki, wszystko co przygotowujemy, musi być w wyższej temperaturze. To znaczy, nie możemy naszego ciasta przeziębić, nasze składniki nie mogą być zimne. Na początku zaczniemy od przygotowania roszczynu. Do roszczynu potrzebujemy 25 g świeżych drożdży. Jeżeli macie drożdże instant, musicie przeliczyć według przelicznika, który jest na opakowaniu. Drożdże musimy odżywić, dlatego dodajemy do nich 1 łyżkę cukru i 1 łyżkę mąki pszennej. Nasz roszczyn potrzebuje jeszcze mleka, ale tak jak mówiłem, nie może być to mleko z lodówki, dlatego bierzemy pół szklanki mleka, wlewamy na chwilę do rondelka i delikatnie podgrzewamy. Nie zagotowujemy, jedynie podgrzewamy i dodajemy do pozostałych składników. I co teraz robimy? Rozcieramy drożdże i wszystko dokładnie mieszamy. Przygotowany roszczyn odstawiamy w ciepłe miejsce. Jakie? Ja zwykle do tego używam piekarnika. Wcześniej włączam piekarnik dosłownie na 2-3 minuty wyższą temperaturę. Wyłączam go i do tego ciepłego piekarnika, nie gorącego, wkładam roszczyn na jakieś 15-20 minut. Kiedy roszczyn sobie spokojnie wyrasta, my zajmujemy się dalszą częścią pracy. Do misy robota wbijamy 4 jajka, oczywiście też w temperaturze pokojowej, nie mogą być zimne. Dosypujemy 1/3 szklanki cukru i dodajemy nasz pięknie wyrośnięty roszczyn. Nasze ciasto oczywiście potrzebuje też tłuszczu. Będziemy potrzebowali pół kostki masła, ale tak jak już wspominałem, nie może być to masło zimne, dlatego masło wrzucamy do rondelka i roztapiamy. Takie roztopione masło dolewamy do pozostałych składników. Po dodaniu masła dodajemy jeszcze 1/3 szklanki mleka, oczywiście też podgrzanego, ale nie gorącego, letniego mleka. Ok, pora dodać mąkę. Jak dużo? Potrzebujemy 400 g mąki pszennej. Wszystkie składniki mamy w misie robota. Teraz na haku zaczynamy wyrabiać ciasto. Na średnich obrotach wyrabiamy ciasto, aż będzie idealne. Dosłownie przez kilka minut. Wyrobione ciasto, podobnie jak wcześniej roszczyn, musi nam wyrosnąć. Musimy odstawić ciasto na jakieś 1,5 godziny w ciepłe miejsce. W moim przypadku to ponownie będzie piekarnik, który jest nadal ciepły. W czasie, kiedy nasze ciasto wyrasta, my możemy zająć się czymkolwiek, ale proponuję zająć się przygotowaniem kruszonki. Zajmie tak naprawdę chwilę. Potrzebujemy do przygotowania kruszonki, tym razem 1/4 kostki zimnego masła. Wrzucamy do miseczki. Następnie dodajemy 50 g cukru pudru i 100 g mąki pszennej. Następnie ubieramy rękawiczkę i zaczynamy miętosić nasze składniki, aż powstaną charakterystyczne grudki. Tada! Tak, kruszonka jest gotowa. Minęło 1,5 godziny. Ciasto mamy wyrośnięte, kruszonkę mamy gotową. Pora zająć się pieczeniem. Na początku przygotujemy sobie odpowiednią blachę. Ja moją drożdżówkę upiekłem w tortownicy o średnicy 23 cm. Chcę, żeby była wysoka, ale jeżeli będziecie mieli troszeczkę większą, to będzie odrobinę niższa. Spokojnie, to jest naprawdę kawał drożdżowego ciasta. A, bardzo ważne, musimy tortownicę wysmarować tłuszczem. Ja do tego użyłem oleju rzepakowego, którym nasmarowałem boki i dół mojej blachy. Do tortownicy przekładamy nasze ciasto, możemy jeszcze wyrównać i dodajemy to, co lubimy, na przykład owoce. Ja wybrałem pokrojone jabłka, które położyłem na wierzchu. Następnie dodajemy kruszonkę. Ile kruszonki? Tyle, ile lubimy. Ja lubię bardzo dużo, dlatego dodałem bardzo dużo. I tak przygotowane ciasto odstawiamy jeszcze w ciepłe miejsce na 15-20 minut do ostatecznego wyrośnięcia. Daliśmy dużo ciepła, daliśmy odrobinę cierpliwości.
teraz pora upiec nasze ciasto. Ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra i dół. Pieczemy naszą drożdżówkę przez mniej więcej 35 minut, aż drożdżówka się pięknie zarumieni. Na koniec możemy naszą drożdżówkę posypać jeszcze cukrem pudrem. Ja tak zrobiłem. No i możemy podawać. Podobno nie powinno się jeść dużej ilości drożdżowego ciasta na ciepło. Jest zawsze bardzo trudno powstrzymać się przed tym, żeby zjeść bardzo dużo ciepłego drożdżowego ciasta. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten przepis. Mam nadzieję, że stawicie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał. A, i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. I koniecznie, koniecznie przygotowujcie drożdżówkę. Do zobaczenia.